Naszej serdecznej koleżanki tutaj w redakcji TVN24, Alina, witaj. Wiemy, że były alarmy przed zagrożeniem, ostrzegające właśnie przed zagrożeniem rosyjskim. Czy już to zagrożenie ustało? Co o tym wiemy? Nie wszędzie. Rzeczywiście w całej Ukrainie przez prawie dwie godziny były syreny. Alarmy bombowe w większości pod Kijowem i na razie o żadnych, o żadnych trafieniach, czy żadnych efektach i, i, i tych ostrzałów rakietowych. I widzicie państwo teraz skutki tego tak cały kijów jest y, ciemny, y, jest ciemno w innych miastach Ukrainy jest y, y, też zimno Ener energo, y, energo przekazuje, że Rosja uszkodziła dziś w nocy część sieci elektroenergetycznej, która zasilała cztery obwody w prąd. Wyłączone światło jest nie tylko przez samych mieszkańców, którzy z własnej inicjatywy chcą w ten sposób pomóc ukraińskiemu rządowi, ale również przez, przez Ukr. Energo. Władze Ukrainy apelują do Ukraińców, którzy przebywają w tej chwili za granicą, żeby nie wracali do domów przed zimą, żeby powstrzymali się, przed, powstrzymali się z taką decyzją, zostali do wiosny, bo cały czas infrastruktura energetyczna Ukrainy jest celem numer jeden dla Rosjan. O tym mówi wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. A teraz, proszę Państwa, front, bo przeciwnik próbuje utrzymać swoje pozycje na m, głównych kierunkach frontu. Najcięższe walki w tej chwili, krytyczna sytuacja jest również w obwodzie Ługańskim, o tym mówi szef obwodu Serhii Hajdaj. A teraz, proszę Państwa, Izrael, który nie może przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej przez przez to, że myśli o własnym bezpieczeństwie ze względu na bezpieczeństwo Izraela w obawie przed tym, że, Rosja, że ta broń i te systemy mogą trafić w ręce Rosjan, a potem poznają know-how, czyli, czyli tajemnicę produkcji tej broni. Taką postawę Izraela dziennikarzom CNN wytłumaczył prezydent tego kraju. Posłuchajmy. Przypomnę, Kijów cały czas liczy na to, że postawa Izraela się zmieni, bo potrzebuje tych izraelskich systemów obrony przeciwlotniczej, żeby chronić mieszkańców, ludność cywilną, ukraińskie miasta, ale też infrastrukturę energetyczną, która cały czas jest przez Rosjan atakowana. I o tym Alina Makarczuk. Alina, bardzo dziękuję za ten ważny raport.